Jak się czujesz po kontuzji, bo jesteś drugi sezon w AZS-ie. Tak. Na samym początku zapałeś kontuzję. Tak. Wyleczyłeś się już z niej? Tak. Czy można się spodziewać, że teraz będziesz grał? Czy to od czego jestem zależy? Jestem gotowy do gry cały czas. To zależy od trenera, czy mnie wpuści, czy mnie nie wpuści. Do tej pory i wszedłem na moment w Gdyni. A tak, czemu nie gram więcej, czy czemu nie gram w ogóle, to już trzeba trenera zapytać. Tak, grałem w Kołobrzegu dwa sezony, dwa dobre sezony, bardzo dobrze je wspominam. Bardzo fajne miasto, bardzo fajne kibice. No tak jak mówisz, no teraz gramy z Kołobrzegiem. Małe derby. Małe derby. I, no dla mnie to już w sumie no, chyba ósme, bo w zeszłym sezonie też były, także już jakby się do tego przyzwyczaiłem. Także no będzie ciekawie, bo na małe derby są zawsze inaczej się potoczą jak zwykły mecz. Wiadomo, że będzie więcej emocji, więcej walki, więcej zaangażowania. Zapraszam wszystkich kibiców AZS Koszalin na mecz z Kotwicą Kołobrzeg, który odbędzie się w sobotę o godzinie 19 na naszej wspaniałej hali.